Reagując na ten film, wspierasz mój kanał. Dzisiaj porozmawiamy krótko o najlepszych wojownikach z kolonii. Specjalnie nie umieszczałem na liście opętanego Gorna Boba czy Gomeza. Zapraszam do dyskusji na temat moich i waszych wyborów w komentarzach. Okyl. Przywódca kotła jest wyjątkowym chamem, ale nie można jednak odmówić mu konkretnych statystyk. Posiada 18 poziom, dzierży ciężką zbroję najemnika oraz krzyk wojownika, ogromny topór zadający chore obrażenia. Historia Gotika przedstawia nam niewiele z możliwości tego najemnika, gdyż niestety umiera w czwartym rozdziale, gdy stary obóz atakuje wolną kopalnię. Jego wysoka pozycja podczas turnieju Gothic Wars jest kolejnym powodem, dla którego umieściłem go na tej liście. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, co potrafi zdziałać i zawsze wydało mi się słabszy niż taki Torlov czy Gorn. To jeden z najemników, który mógłby faktycznie takich jak my zjadać na śniadanie. Gorna Tod, jedna z postaci, która bardzo liczy się ze zdaniem Korangara, o czym świadczyć może jego różna reakcja na to, o czym rozmawialiśmy z przywódcą Świątynnej Straży. Jest to w zasadzie drugi nauczyciel walki z obozu na Bagnie, który względem innych nauczycieli kolonii, jak na przykład Kord, potrafi nauczyć bezimiennego bohatera również rozwijania atrybutów jak siła, zręczność czy mana. Oczywiście nosi ciężki pancerz świątynny, jednak jako jedyny na mojej dzisiejszej liście korzysta z powszechnie używanej broni, zwanej mieczem nadzorcy. 21 poziom to niewielka ilość życia, proporcjonalnie do innych kandydatów, których wybrałem, ale nie można go lekceważyć. Gornatow to silny przedstawiciel tego, czym właśnie mieli być strażnicy świątyni. Zagubił się jednak przez okropny wpływ demona, jakiemu bractwo oddawało cześć. Przez to również niestety nie spotkamy go w kontynuacji. Blizna. Przez wielu uważany za Marwina z Kronik Mertany, magnat w Gotiku I ma 80 poziom, także różnica między nim a innymi fighterami z kolonii jest ogromna. Początkowo miałem nie decydować się na wybieranie magnatów do tej listy ze względu na to, że samo przez siebie bycie topką najstarszego i największego obozu musi nieść za sobą jakąś siłę i potęgę. Blizna ochrania samego Gomeza aż do czasu zawalenia się starej kopalni. Jego jednoręczny imienny miecz stał się popularny wśród graczy, gdyż jest to najlepsza broń jednoręczna, którą możemy zdobyć już w pierwszym rozdziale. Posiada również mocną kuszę, z której nie będzie jednak korzystać, aż nie opuścimy zonu górniczej doliny, na przykład wchodząc do starej kopalni. Blizna, choć tak często bity przez graczy i nie pokazujący się w kontynuacjach Gotika, jest wyjątkowo silnym przeciwnikiem, co zapewnia mu oczywiście też ciężki pancerz magnata, którego posiadają raptem 3 NPC w grze. Mężczyzna dobrze radzi sobie w potyczkach 1 na 1 i chyba jako jedyny człowiek ze śmietanki Gomeza naprawdę wygląda na kogoś, kto faktycznie pasuje do tego otoczenia lub nie porzucił swoich dawnych nawyków treningowych. Torus. Przywódca strażników ze starego obozu. Poziom 50. W kolonii nosi ciężką zbroję strażnika oraz imienny dwuręczny miecz, którym naprawdę sprawnie się posługuje. Gdy zdecydujemy się dołączyć do straży, może nauczyć nas walki tym interesującym rodzajem broni. Torus jest znany oraz szanowany w środowiskach, gdzie dla wielu ludzi liczy się tylko siła. Gdyby występował na arenie w starym obozie, spokojnie moglibyśmy postawić na niego kilka bryłek u Skatiego. Względem poprzedników Torus występuje we wszystkich częściach sagi Gothic, co może świadczyć o jego dodatkowych atutach pozwalających mu przetrwać. Korangar. Prawdopodobnie najlepszy wojownik w całej kolonii, choć 30 poziom może tego nie obrazować. Przywódca świątynnych strażników oraz jeden z obrońców samego Iberiona. Korangar szkoli innych strażników świątynnych, jest silnie uduchowiony, posiada własny nietypowy miecz zadający aż 105 obrażeń siecznych o nazwie Czerwony Wiatr oraz ciężką zbroję strażnika świątynnego. Gdy zdecydujemy się rozwijać bez jego ścieżką obozu bractwa, może uczyć nas siły, zręczności oraz posługiwania się dwuręczną bronią. Korangar, podobnie jak Torus, występuje w kolejnych częściach serii Gothic, gdzie na przykład w trzeciej części okazuje się być mistrzem areny w Morasul. Mężczyzna jako jeden z nielicznych nie dał się przekabacić śniącemu na ciemną stronę, choć przez długi czas odczuwał tego konsekwencje. Dajcie znać, którzy z wojowników według was byli najlepsi i dlaczego, a ja już się z wami żegnam, więc trzymajcie się. Cześć!